W obecności rodziców oraz zaproszonych gości 127 uczniów klas pierwszych zostało pasowanych na ucznia zespołu szkół morskich w Kołobrzegu. Pierwszoklasiści uroczyście złożyli ślubowanie, a następnie wszyscy po kolei zostali symbolicznie pasowani. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami. Nie mogę wam jednak obiecać, że od dziś będzie już tylko łatwiej. W tym szczególnym dniu chcę wam podarować swego rodzaju maksymę, która, mam nadzieję, doda wam odwagi na dalszej drodze edukacyjnej. Burze i mgły nieraz dadzą ci się we znaki. Myśl wtedy o tych, którzy zaznali tego wszystkiego przed tobą. I powtarzaj sobie tylko, skoro inni dali sobie z tym radę, znaczy, że można dać sobie z tym radę. Stając się uczniami zespołu szkół morskich, pamiętajcie, nauka i wiedza są rzeczą bardzo ważną, ale równie ważna jest przyjaźń, współpraca, szacunek i wsparcie. Gratulacje nowo przyjętym uczniom w imieniu zarządu powiatu złożył starosta kołobrzeski. Jeszcze w czerwcu ci uczniowie, którzy dzisiaj przed nami stoją, to byli ośmioklasisty szkół podstawowych. Później był 1 września, mieliśmy okazję się spotkać na rozpoczęciu roku szkolnego, a dzisiaj, tak jak pani dyrektor powiedziała, jesteście już pełnoprawnymi członkami społeczności naszej tutaj kołobrzeskiej szkoły. Witam was więc jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie. Chciałbym też bardzo serdecznie powitać rodziców, opiekunów, babcie, dziadków, wszystkich, którzy tutaj przyjechali, braci, siostry, myślę, że są całe rodziny. Zapewniam was, że wybór, który dokonali wasze córki, wasze synowie, z wyborem bardzo dobry. Jeżeli pomagaliście w tym wyborze, to też jest bardzo dobra decyzja, bo zobaczycie, jak szybko ten czas przeleci, a za parę lat, za 5, spotkamy się tutaj na ostatnim apelu, kiedy uczniowie będą opuszczali te mury tej szkoły. Dzisiejsza uroczystość to jedno z ważniejszych świąt szkoły, a uczniowie przygotowywali się do niego od początku roku szkolnego. Najbliżsi uczniów nie kryli wzruszenia. My akurat dziadkowie jesteśmy, bardzo ślicznie to wyszło, bardzo ładnie prezentacja. No nie spodziewaliśmy się, chociaż pierwszy raz jesteśmy na takiej imprezie, takiej otwarcie szkół. To jest nasz wnuk, nie, z Gryfic pochodzimy i bardzo zadowoleni jesteśmy, szczęśliwi, że ten wnuk do szkoły właśnie się dostał tu i będzie kontynuował naukę. Bardzo, bardzo, bardzo. Wnusia się spisała, bardzo ładny marsz. Wzruszający. Miło popatrzeć na tą młodzież. Kuzynka, bardzo Kuzynka. Jestem dumna. Bardzo jestem z niego dumna. Też kończyłam Akademię Morską, także idzie w moje ślady. Ja magister inżynier logistyka, tutaj też przyszły logistyk, także bardzo jestem z niego dumna. Tutaj babcia. No cóż, dla mnie to jest w ogóle nowe doświadczenie. Nigdy czegoś takiego nie miałem jeszcze. Ale uważam, że dobrze wybrałem. Myślę, że będę tutaj szczęśliwy przez te następne 5 lat. Ceremonię zakończył pokaz musztry paradnej zaprezentowany przez kompanię reprezentacyjną zespołu szkół morskich.